dzisiejszym odcinku postanowiłem sprawdzić kolejny obiekt w Ząbkowicach Śląskich, a jest nim zamek. Renesansowy budynek powstał w latach 1522-1532 na miejscu gotyckiego zamku obronnego, który w połowie XV wieku został zniszczony. Nowa rezydencja powstała z inicjatywy księcia Karola I Podibrada. Zamek w ciągu lat zmieniał właścicieli, a otaczające go wojny odbiły się mocno na jego strukturze, lecz niektóre sektory funkcjonowały aż do II wojny światowej. Od czerwca zamek dostępny jest dla turystów, ale niektóre sektory dalej pozostają w procesie rewitalizacji. Osobiście muszę przyznać, że pomimo destrukcyjnych wydarzeń, jakie spotkały ten obiekt, oferuje on niezwykłą różnorodność, jak komnaty czy przyziemia, w których dawniej znajdowało się więzienie. Oczywiście, jeśli chcecie więcej dowiedzieć się na temat historii tej niezwykłej budowli, zapraszam Was serdecznie do Ząbkowic Śląskich. Jako pierwszy w Polsce sprawdzę, czy w zamku występuje aktywność paranormalna. Lata pustki, jakie wypełniały mury tego zamku, mogły zainicjować tajemniczą aktywność. Czy moja samotna obecność zainteresuje duchy, jakie nawiedzają to miejsce? To zobaczycie na tym odcinku. Zapraszam Was na noc w Ząbkowickim Zamku. Witajcie, drodzy widzowie, na kolejnej eksploracji. Dzisiaj wyjątkowe miejsce, ponieważ jest to zamek w Ząbkowicach Śląskich, który został tak naprawdę niedawno otwarty dla turystów, a ja jako pierwszy w Polsce sprawdzę to miejsce pod kątem obecności aktywności paranormalnej. Jak już słyszeliście, mały tutaj zarys tak jakby historii tego zamku. Jeżeli chcecie oczywiście więcej się dowiedzieć, zapraszam tutaj odwiedzić ten zamek. Przewodnicy opowiedzą Wam. Na górze jest wystawa, której są naprawdę smaczki takie historyczne. Także warto zgłębić się w historię tego obiektu. Dużo przeżył i naprawdę pomimo wielu prób odbudowy, to co widzimy dzisiaj, to jest po prostu wow, że udało się po tylu latach tak naprawdę już, że możemy zwiedzać ten obiekt. Kozak, ale czy obiekt jest aktywny? Zobacz, najważniejsze jest to, że przez wiele lat nie było tutaj ludzi, tak? Nie było tutaj ludzi, więc czy duchy będą przychylne dla mnie? Czy być może niezbyt przyjaźnie nastawione? Kto to wie? Nie wiem. Tego jeszcze nikt nie sprawdził. Tak naprawdę też nie ma doniesień, bo obiekt jest, mówię, otworzony od niedawna, więc też nie ma jakby jakiegoś podłoża w postaci jakichś wywiadów, tak jak w przeciwieństwie, tak jak to jest w izbie, prawda? O, jestem ciekaw. Sprzęt mam, także za chwilę gaszę światła. Wchodzimy do środka. Okej. Czas zamknąć drzwi. Dobra, to mogę zgasić. Czy to mogę zapalić? Ho! Ale powiem Wam, jak się wchodzi. Wow! Pokażę Wam naprawdę tylko zarys tego. Dajcie mi chwilę, rozpakuję sprzęt. Ciepło, powiem Wam. Spodziewałem się, że aż tak będzie. Okej. Dobra. What? Lempot się zapalił? Możesz to powtórzyć? Się dopiero zaczyna. What? Najpierw jak się ubierałem, kombinowałem z tą kurtką, słyszałem jakiś stuk. Teraz lempot się zapalił. Okej. Wow, co to było? Coś tu przeleciało. Ja pierdzielę, powiem Wam, nie, trzeba
Czy ja chcę te światła gasić? Dobra. Jak ktoś nie wie, czym jest Rempot? Dobra, coś zapaliło tego Rempoda. Ja nie wiem co. Dobra, gasimy. Jap. What? To nie światło. Coś? Czekajcie. No i trzecie, nic nie widać kompletnie. Coś zapala tego Rempoda. Ale nie czuję się tu za dobrze, powiem wam. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Dajcie mi chwilę, bo to jest... O! Co to było? Kto tu jest? Rozumiesz mnie? Przyszykuję sobie minimalne światło. Jezu Łukasz, czy ty się ogarniesz w końcu? No co jest ty? Wiecie co jest najlepsze? To się dzieje jak mam gasić światło? Takie było ostrzeżenie, nie rób tego? Nie wiem, to jest dziwne. Coś do tego podchodzi, tak? Dobra, wybaczcie mi to zamieszanie z tym światłem. Dobra, ja zostaję przy takim świetle. Jest za ciemno na headshota. No, nawet zajebiście to wygląda. Halo, jest tu kto? Jest ktoś tu? Może na górze? Poza tajemniczym włączeniem się Rempoda kilka razy. Cisza. Energia też ustała. Tak jakby coś było i gdzieś poszło. Myślę, czy coś jeszcze próbować. SB mi się włączyło? Mam SB włączyć? To spróbujmy jeszcze raz szybko SB. Czemu nie? Czy słyszy mnie ktoś? Czy widzicie mnie? Jak masz na imię? O, jest dziwna
energia. Kogo była ta sala? No nie wiem, ciężko stwierdzić po tej krótkiej sesji, czy jakieś konkrety padły. Był jakiś mężczyzna, to na pewno. Próbował się przebić, trzeba przeanalizować, co powiedział. Rempo tu cichł. Mam wrażenie, że trzeba iść na górę. Muszę iść na górę. Chciałbym tu zostawić kamerę, ale za mało się tu dzieje. Ucichło, za bardzo, definitywnie. Nie mam skoków, było coś na rempodzie? Zniknęło. Nie czuję tej energii, co wcześniej. Dlatego chcę sprawdzić górę. Najwyżej na górze zostawię potem kamerę i stąd wyjdę. Nie wiem. Jeszcze jest dziedziniec. Zobaczymy. Muszę gdzieś znaleźć miejsce na pewno, gdzie zostawię kamerę. Dobra, wychodzę. Dziękuję Państwu. Teraz idę na górę. Niedługo będę miał lampę IR. To już będę w całkowitych ciemnościach widzieć wszystko. Oczywiście dzięki uprzejmości. Co to? Co, tak strzelają? Jezus. Myślałem, że coś za mną idzie. O Jezu. Także uważajcie na ten fragment. O Jezu. Ale się poschizowałem. Ojeju. Okej. Tym razem, wow, sala księżnej. Zrobiona tutaj jest mała zbrojownia. No i tu takie elemenciki, ale więcej nie pokażę. Więcej to już musicie tu przyjechać. Okej. Ale mnie ta podłoga poschizowała. Straszne. Jezu, ta podłoga mnie tak poschizowała, słuchajcie. Miałem wrażenie, że normalnie ktoś na mnie biegnie. No to... ja tak to nie wiem, czy to... Ale naprawdę... O. Jeżeli chcecie, zabierzecie tu kogoś, możecie kogoś naprawdę ostro wystraszyć, nie? Na przykład, nie wiem, to jest właśnie przejście z jednej sali do drugiej, jak widzicie, nie? Widzieliście na filmie, to właśnie to jest ten dźwięk, więc jak ktoś przechodzi, możecie... Nie wiem, coś wykombinować. Dobre boty, żeby kogoś w konia zrobić. Ale dobra, my tu nie o żartach. Jest ktoś tutaj?
Odmieniam. Ograniczam SB7. Oczekuję takiej bardziej aktywności na poziomie elektromagnetycznej, jakichś dźwięków. Wątpię, że się dogadam tu z jakimś duchem. Wiem, mówiłem wcześniej, nie ma bariery językowej. No ale zmieniłem trochę podejście jakby do zamków. No i tam wyżej macie właśnie tą wystawę. Halo, halo. Księżno, księciu, słyszycie mnie? What? Co to było? Coś przede mną. Słyszysz mnie? Mogę wejść?
pasa, żeby coś powiedzieć. Chcecie ze mną rozmawiać? Przez ten przedmiot. Jak to jest B7. Roznosi się w tym zamku. Naprawdę. Możesz zamknąć te drzwi? Pokaż, że nadal ten zamek jest twój. Mężczyzna, może jakaś kobieta, może jakieś dziecko było. Może i podczas montażu wychwycę, że konkretnie do mnie mówili. Ale nie mam na razie wskazań, żeby Fluxa odpalić, czyli piramidę prawdy. Staram się nasłuchiwać. Coś przed chwilą tam słyszałem. Bardzo mnie ciekawi ten korytarz, bo to jest... Lingostiup szwedzki, w sensie po szwedzku. Różne ręce przechodził przez te lata. Dlaczego przyszedłeś? Związane z bliższy. Coś tu się pojawia. Dach. O, niech ta ostrość się tu... Nie chce się mi ustabilizować. Padł dach. Zrobił. Sprawdźmy, co polski. Były też polskie głosy. Porozmawiaj ze mną. Żebym ja znał ten język, to by było super. Ha. Co to?
Pracownik? Halo? Halo? Co to? Było. Jestem w bólu. Jakby drzwi, ale... Wejściowe? Co to było? Mówiłem, że coś się na schodach dzieje. Dobra, zostawiam tu kamerę. Idę na dół. Nie wiem, co to było. O wiele głośniejsze. Wcześniej słyszałem coś tutaj. Jakieś dwa dźwięki. No słuchaj, ale to było jakby ktoś tu wchodził. Myślałem, że to pracownik. Zaraz się dowiemy. Oj, shit. Co to było? Nie, to pracownik pewnie. Sprawdzam, czy tu nikogo nie ma. Wszystko tu otwarte. Te drzwi zamykałem. Co to było? Co tu jest? Bawicie się tu? Halo? Nie mam pojęcia, co to było. Skąd to było? Nic, stanę w całkowitych ciemnościach. I ponasłuchuję jeszcze w tej sektorze. Dobra, jestem bez źródła światła. Halo? Jest tu kto? Masz jakiś znak? No dobra, stamtąd zszedłem. Teraz idę w rejon starej baszty. Już jesteśmy w takim rejonie, można powiedzieć, surowym. Czyli mury. Mury to energia. To miejsce jest naprawdę niezwykle mroczne, to trzeba przyznać. Ale czy przyniesie aktywność? Kiedy ta szafa robi? Wow! Pajęczaki! Pajęczaki wszędzie! Dobra, sprawdźmy tutaj miernikiem. Może coś tutaj, jakieś skoki będą w końcu. Słyszy mnie ktoś? Thank you.
Jeżeli mnie rozumiesz. Daj jakiś znak, że tu jesteś. Uderz w coś. Rzuć czymś. Wow, coś słyszałem. Jesteś tam? Nie bój się. Chcę porozmawiać. Coś było. Jesteś tu? Proszę, skomunikuj się ze mną. Położyłem taki przedmiot. Wow. Możesz na nim odpowiadać. Powtórzę. Widzisz światło? O Jezu, dziwnie się. Zielone i czerwone. Ja pytam, ty odpowiadasz, jeżeli chcesz. Zielone to twoja odpowiedź tak, czerwone to twoja odpowiedź nie. Jeżeli chcesz ze mną skomunikować się, zapal odpowiedź na tak, zielone. Zapraszam. Słyszę z dziedzińca. On coś po prawej teraz widzi. Podejdziesz bliżej? Podejdziesz tutaj. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, zapal zielone światło. Odpowiedź na tak. Przeciwne do tego.
Widzicie to? Pokazuję od razu. Nic nie ma. Coś było po prawej stronie. Ja tego nie widzę. Sprawdźmy SLS-em. Wow! Jakby takie stopnięcie. Co? O, co to było? Jakiś kształt widział, widzieliście to? To na mierzchu, to jest płaska powierzchnia. Tu? Coś widzi. Co się stało z latarką? Czemu to przygasło na chwilę? Widzieliście to? I nie ma... Znów. Nie wiem, co on tu próbuje. No bo tamten obiekt? Nie rozumiem. Nawet nie pasuje do... Co to jest? To jest dziwne. Prawy. Flux pokrywa się z tym SLS-em. Patrzcie. To jest coś jest... Widzicie? Znów. To jest ściana. To nie jest żaden obiekt, który przypomina... Flux widzi coś po prawej. A SLS... Również. To jest ściana. Patrzcie, znów się pojawił i znów czerwone. Pięknie. Będę starał się to w czasie rzeczywistym łapać. Patrzcie. Widzicie? Flux coś widzi? Widzi jakąś postać, jakiś kształt. To jakiś kształt na pewno przede mną. Wow. Więc powiem wam... Dobra, mamy czerwone. Nic. Widzicie to? To jest nienormalne. Tu nic nie ma. On po prostu coś... Widzicie? I znów czerwone. To jest dokładnie... O, widzicie? Tam, gdzie dokładnie... Flux coś widzi. To jest dokładnie przede mną. Dlatego to jest takie duże. To jest blisko mnie. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Zainteresowało go to. Widzicie? I znów czerwone. Wow! Ho. No to jest, powiem wam... Wow! Coś, czego dawno nie było. Znaczy, nigdy nie było takiej próby. Czyli coś jest w tej baszcie. No, może mnie nie rozumie, ale my go widzimy. To jest piękne. Widzicie, cały czas on jakby podchodzi do tego i się bawi tym. Martwi mnie, dlaczego ma taką dziwną głowę. Dosłownie jest przede mną, słuchajcie. Patrzcie, on jest tu. To nie jest to przejście. On stoi dosłownie przede mną. To jest... Widzicie, w ogóle jak on wygląda? Jak w zbroi? I Flux go jakby widzi, gdzieś tu przede mną. O, widzicie? Znów. Teraz jakby gdzieś poleciał? Co w ogóle ogarniacie? Bo ja nie... Ła, no nie spodziewałem się, że tak... Czyli mamy potwierdzenie Ghost Tube SS. Pamiętajcie, tu są ściany, tu nie może być fałszywego mapowania. Znów czerwone. Zbliża się. Patrzcie. Powinien SLS go zaraz widzieć. Gdzieś go tu widzi. Widzicie? Co on w ogóle tu? Co on robi w ogóle? Widzicie? Jakąś akrobatykę.
Patrzcie, widzicie? Nawet go łapię z innej perspektywy. Żeby nie było, że to jest gdzieś... Widzicie? On jest w ogóle podchodzi do Fluxa. Żeby nie było. A może to ten, to przejście? Coś się bawi. Znów tu. No widzicie? On cały czas jakby fruwa wokół tego Fluxa. Teraz jest zupełnie inna perspektywa. Co to było? Co to było? To jest nienormalne. W ogóle, czemu to w ogóle przygasa? Czekaj, czy podejdzie z drugiej strony. Patrzcie, no z drugiej strony nic. Nic. Pustka. Ponieważ Flux nie łapie nic po lewej. Prawa? Znów, namierzam na prawą. Zaczyna coś widzieć. To jest przekozak. Jakby usiadł przy tym? Widzicie to? To widać, jak przy tym majstruje. Oli. Wow, coś niesamowitego. Piękne. Podoba mi się. Jakby... Bliżej, dalej, tak?